trzeba się przymierzyć do tego kasku. Najpierw to trzeba tu rozpiąć w ogóle, o co tu chodzi. To nie są takie zapinki jak w kaskach rowerowych, że wiecie, że tam wystarczy kliknąć. Tu jest uprząż. Dobra, muszę zdjąć mikrofon, nie będzie mnie przez chwilę słychać. Czekajcie. Nie no. Bez szans. Nie, dalej nie wejdzie. Nie ma szans. Teraz wyjąć trzeba. To tyle. Nie nadaje się. Czekaj. Gdzie jest mój mikrofon? Jest. Nie nadaje się do Formuły 1. Drodzy Państwo, mam za duży łeb. Nie zmieściłbym się do bolidu nie tylko ze względu na brzuch, ale nawet mój łeb by nie wszedł. Właśnie dostałem takie zadanie, że wczoraj Krzysiek nie zdołał tego kasku Roberta Kubicy nałożyć i proszą mnie tutaj internauci, żebym sprawdził, czy to wejdzie. Słuchajcie, zadanie jest lekko utrudnione, ponieważ mam słuchawkę i mam też tutaj ucho. I trochę jednak mi to zajmuje miejsce, ale myślę, że generalnie gdyby nie ta słuchawka, nie to ucho, to spokojnie ten kask bym wcisnął. No łatwo nie jest, teraz sobie wyobraziłem przejechać te kilkaset kilometrów w bolidzie, ale to jest oryginalny kask. No po prostu ma mniejszą głowę może troszkę od Robert? Ciebie. Myślę tak sobie. Co no właśnie, bo to jest... Co nie oznacza, że jest głupszy. No nie, bo wiesz, bo te kaski się odlewa. A no właśnie. A on prawdopodobnie, ponieważ wiem, że też lubi w pokerka zagrać, czyli musi mieć taki matematyczny umysł, więc sądzę, że ten jego mózg jest taki, wiesz, skondensowany i taki twardy. Poza tym może miał urobiony odlew po imprezie i... Chcesz powiedzieć, że po imprezie głowa się kurczy? Próbuję znaleźć jakąś tezę na to, co mówisz. To jest zylion pytań o to, żebyśmy... Can you put the cask on? Proszę. I tak dalej, z tym kaskiem. Czy a spróbujesz o co tu chodzi z tym kaskiem? Nie wiem, no bo to powiem jest... fajną rzecz. Musiałbyś fajną rzecz z kaskiem, no. Powiem, bo no. Michał Pulkowski, mój były asystent, zawsze jest mecz piłkarze Ruchu Chorzów kontra Naprzód Janów. Tak. Hokeja, na okay. Koniec, no. Kibice Ruchu na pewno pamiętają. Aha, no. No i taką śmieszną anegdotę zawsze mi opowiadali ludzie, którzy znają Michała, że zawsze jest punktowy reflektor i pokazuje zawodnika, który wyjeżdża na taflę. No i Michał Pulkowski, drzwi się otwierają. I nagle nie ma gościa. Michał już leżał na lodzie, to jest jeszcze nic. Później udzielał wywiadu, nagrał oczywiście sobie to. Okazało się, że kask hokejowy miał tył naprzód. Tak założył. Tak, poczekaj, tak. Poczekaj, zdejmij ale mikrofon. Nie miał szybki. Poczekaj, nie miał zdejmij szybki. Mikrofon, załóż kask. Czy będziesz, moja skrzętnie układana? Raz jeden w życiu będziesz miał ładny uśmiech, będziesz przystojny, jak go założysz. Układana fryzura ucierpi teraz. Ale zamian kolejne łapki w górę, proszę w imieniu Konrada i... Kubica jeździ? Tak. Nie, bez podobno. Szans. No dawaj, idziesz, mocno! Nie, i to już. Dawaj! Nie, to jest wersja izraelska, tylko sam czubek głowy przykrywa. A to i tak założyłeś go bardzo głęboko, ja bym nie dał nawet na tyle. A spróbuj. No, nie, nie masz szans. Jak Pulek tył naprzód. Nie. Mikrofon, nie, już nie będę ściągał, nie będę zakładał kasku, musiałbym zdjąć mikrofon, a trzeba się w takim razie żegnać. Był kask challenge, bo w każdym, podobno w każdym hate parku ktoś musi spróbować. Bo ja na siłę włożyć kask. Ale Robert ma rzeczywiście małą głowę, nie? I dużo siły. No. Magda postanowiła wziąć udział w naszym challenge'u. Challenge polega na tym, żeby założyć, pokaż Miśku, żeby założyć ten kask, którego jeszcze nikt na głowę nie włożył. Prawdopodobnie, nie wiem, dwóm osobom się udało. Ale nie wiem kto. Pamiętać komu? Oprócz Kubicy? Oprócz samemu Kubicy. Założyć kask Kubicy. Uważaj, Magda. Uwaga. No. Łatwizna. Włożyłaś? Tak. Naprawdę? Do końca? Jeszcze jest luźna. Zrobiła to. Pierwszy wielki sukces polskiego sportu. Dzięki, Magda. Mamy to. Tato to pyta o kask Kubicy. Czy chcesz go założyć? No oczywiście, że tak. Oczywiście, czekaj, że tak. Ja ci go przyniosę. Oczywiście, że tak. Pa. Nie ma z tym problemu. Uff, udało się. Słuchaj, okay. Powiem ci szczerze. Poza tym freestylem to nic się złego nie stało. Chyba nikt go nie założył jeszcze do tej pory. Znaczy, on jest tak ciasny. Aha, myślę, że każdy go zakłada. Właśnie, każdy próbuje. No to gdzie? To ja nosem szczepkę wywalę. Dobra, ale muszę to zdjąć, nie? No, zdejmij ucho sobie. Dobra. Tak. Zdejmij ucho. Dobra. Ja sobie poradzę. Okej, okay. Kask Roberta Kubicy. Wjeżdża na moją banię. O kur... Przecież to nie ma opcji, stary. To jest jakiś mem, chyba nie da się go wsadzić tak naprawdę. No, kurwa, zakurzony jakiś pańczyk. Jeden, chyba, nie, komuś się chyba udało, ale akurat nie w czasie tego, nie w czasie programu. Normalny kask kierowcy Formuły 1. Ale ja w ogóle nie mogę swojej czapki z daszkiem znaleźć na mój rozmiar głowy, aha, więc ja już wiem, aha, że nie ma szans. Nie, bo on jest absolutnie, nikt jeszcze, no mówię ci, no jest przemały. Spróbuję, zobaczę w ogóle jak się przymierzę do tego.
jakbyś... To Max? Ej, on chyba wejdzie. Wejdzie? Dobry mi dałeś? No tak, tak, to jest ten, słuchaj, bo może to jest też kształt głowy. A mikrofon mam, mikrofonu nie zepsuję? To zdejmij sobie. Mikrofon, mikrofon. Zaraz założymy. Słuchaj, bo to by było coś nieprawdopodobnego. Do pewnego momentu wchodzi, ale masz... No. O, w mur, a tam na górze coś jest. No, jest coś, co chroni twój mózg to podczas... To jest tyle, ile mogę włożyć. No to nie, to tak mniej więcej... Jak Paris Platynow. A, tutaj, że musi wejść. Widzisz, tak jakoś może źle złą techniką go próbowałeś. Z kaskiem też tak, że nie można wąchać chyba, nie? Tak jak z mikrofonem. Ach, nie śmierci. O.